Jesteśmy na Rhein Energy Stadion w Kolonii, gdzie już za chwilę Sevilla zmierzy się z Manchesterem United. Tymczasem okazja dla Sevilla, strzał! Przepraszam, okazja dla United naturalnie. Strzał z ostrego kąta, który przyjmuje na ciało Bono. Bruno Fernandes znowu był w tej sytuacji dobrze ustawiony. Był piłkarzem, który kończył całą tę sytuację. Jeszcze mieliśmy chyba zaczepienie o nogę Marcusa Rashforda i nie wiem, czy tutaj nie będzie rzutu karnego podyktowanego dla United, bo przy tym pajacyku Bono, kiedy interweniował, zdaje się, że właśnie próbującego iść na dobitkę Anglika pociągnął golkiper Sevilla. No i Felix Brych podyktował stały fragment dla zespołu Czerwonych Diabłów. Jeszcze poczekajmy oczywiście moment. Rashford opatrywany za linią końcową. A Felix Brych jeszcze czeka naturalnie z analizą VAR odnośnie tego, czy jego decyzja będzie podtrzymana, czy jednak będziemy rozpoczynać grę od bramki. Jednak chyba faktycznie podtrzymuje swoją decyzję z boiska Felix Brych, a więc mamy rzut karny dla Manchester United w 8 minucie tego meczu. Yacine Bono sprokurował całą tę sytuację z faulową Marcusa Rashforda. No i teraz będzie musiał bronić dostępu do bramki, a sprawa to łatwa nie będzie, gdyż Bruno Fernandes będzie wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Tańczący na linii Bono Fernandes w charakterystyczny sposób podbiega do piłki i umieszcza ją w siatce. Widły bramki Sevilla trafia Portugalczyk, notując tym samym na swoje konto trzeciego gola w barwach United w tej edycji Ligi Europy UEFA. Padł w ramiona Marcusa Rashforda, który natychmiast po tym, jak udzielona mu była pomoc medyczna i Fernandes wykorzystał jedenastkę w biegu z powrotem na boisko. Podziękował Portugalczyk Anglikowi, że no, zaliczył niejako asystę przy tym trafieniu. No, a Anglik pogratulował Portugalczykowi pewnego wykonania rzutu karnego. Nie będzie więc czwartego z rzędu czystego kąta dla Sevilla w rozgrywkach Ligi Europy. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, to byłby rekord tych rozgrywek. No a tak, muszą zadowolić się trzema meczami na zero z tyłu. Po poprzednich rundach UEFA Europa League piłkarze Julena Lopetegiego, zaciśnięta pięść Michaela Carricka, zaciśnięta pięść Ole Gunnara Solskiera. Radość po stronie United, no bo Czerwone Diabły oczywiście robią krok w kierunku finału. Reguilon na wolne pole, Soso! 1-1! Ależ błąd teraz obrony Manchesteru United, a Soso pakuje piłkę do siatki i doprowadza do wyrównania. Radość na ławce rezerwowych piłkarzy Sevilla, nie ma co się dziwić. Szyli i uszyli, chciałoby się powiedzieć Hiszpanie. Mnóstwo czasu zajęło im to, żeby w końcu wbić piłkę do bramki, ale absolutnie na to zasłużyli, bo od dłuższego czasu dominowali, jeżeli chodzi o czas spędzony przy piłce, o ilość rozgrywanych akcji ofensywnych. Od autu wrzucił piłkę na boisko Jordan, zagrał krótko z Żulem Koundé, szybki przerzut do lewej strony, piłka trafiła najpierw do Ocamposa, potem pokazał się Reguilon, ten przez całą szerokość szesnastki z lewej do prawej strony do niepilnowanego Suso, nie zdążył za Hiszpanem w tej sytuacji Brandon Williams, no i oczywiście wykorzystał to piłkarz z numerem 41, który strzela swojego pierwszego gola w tej edycji Ligi Europy UEFA, ale gola bardzo, ale to bardzo cennego. Teraz okazja, De Jong! 2-1! 33. minuta gry po zmianie stron, 78. minuta całego spotkania i Sevilla wychodzi na prowadzenie. Gol z niczego, chciałoby się powiedzieć, w wykonaniu Luka De Jonga. On spokojnie sobie przez całą tę akcję Sevilla gdzieś był ustawiony między Wan-Bissaką a Lindelofem. W ostatniej chwili wyskoczył właśnie zza pleców Szweda, uciekł też prawemu obrońcy United, a to wszystko po kłosie centry z prawej strony w wykonaniu Jesusa Navasa. Pięknie podniósł piłkę ku górze zawodnik Sevilla, idealnie wyczuł to miejsce, w które będzie wbiegał Luke De Jong. No i wprowadzony po przerwie piłkarz daje prowadzenie
pięciokrotnym zwycięzcą rozgrywek Pucharu UEFA i Ligi Europy. Ogromna radość sztabu szkoleniowego drużyny Sevilla. Nie ma co się dziwić, oni stoją za tą zmianą, za tym wprowadzeniem w miejsce El Nesyriego. Właśnie De Jongha, ależ pretensje Bruno Fernandes ma do Wiktora Lindelofa. No nie ma co się dziwić. To była sytuacja, w której Szwed właśnie zespół z Wan-Bissaką dziś kompletnie zgubili koncentrację, zwłaszcza właśnie Lindelof, który najbliżej swojego rywala w tym momencie był ustawiony. Tym razem faul Bruno Fernandesza i koniec tego meczu. Sevilla w finale Ligi Europy sezonu 2019-2020. Julen Lopetegui oszalał z radości. Szaleją też oczywiście piłkarze drużyny Sevilla, która stanie przed szansą wygrania po raz szósty rozgrywek o Puchar UEFA, po raz czwarty, kiedy te zwią się właśnie Ligą Europy.